Cześć, z tej strony Błażej z kanału Brickowski. Jako że wczoraj ujawniło się 5 zdjęć z 5. edycji Brickling Designer Program, to pomyślałem, że to będzie to idealna okazja, aby usiąść i nagrać dla Was omówienie tych zestawów pokrótce. Zapraszam do oglądania! Zanim jeszcze omówię te 5 wyjściowych zestawów, o których właśnie ten odcinek jest, to jeszcze pokażę dla tych, co nie wiedzieli, jakie były poprzednie zestawy, tak dosłownie szybko, ponieważ chciałem też Wam powiedzieć, co mniej więcej planuję, albo co mam już w swojej kolekcji. Także w pierwszej serii, słuchajcie, kupiłem sobie te dwa oto zestawy, które się tutaj podświetlają, czyli Snack Shack oraz General Store. Ten projekt jest oczywiście projektem naszego rodaka Łukasza. No a ten projekt po prostu mi się podobał, oczywiście General Store również mi się podobał, bo inaczej bym go raczej nie kupił, ale tak przy okazji to wspominam. Druga seria, słuchajcie, przychodzi nam z takimi oto zestawami i tutaj mi się podobały też dwa zestawy i kupiłem sobie oto ten muchomor, który jeszcze oczywiście go nie mam, ponieważ on dopiero będzie wysyłany. No i ten dworzec, on jest po prostu czymś genialnym, także go nie mogłem odpuścić. Oczywiście te zestawy też prezentują się nieźle, a przynajmniej ten w mojej opinii. No ale też nie chciałem tutaj aż tak bardzo przesadzać. Słuchajcie, trzecia edycja, szczerze powiedziawszy, na ten moment nie mam zamiaru za bardzo nic kupować z niej, chociaż rozważam ten zestaw pod jakąś sekcję plażową, ale wydaje mi się, że mimo wszystko i tak odpuszczę sobie całą tą serię, ponieważ wolę po prostu zaoszczędzić pieniądze na kolejne jeszcze serie. Mamy też czwartą serię i słuchajcie, tu jest kontynuacja prac Łukasza. Jest to taki pociąg i powiem Wam tak szczerze, że kupiłem ten General Store z pierwszej edycji, czyli ten, i pomyślałem sobie, że dobra, kupię go, zobaczymy, czy wyjdą jeszcze jakieś kolejne projekty z tego westernu i wtedy zobaczę, czy go otworzę, czy jednak będę go sprzedawać, bo tak naprawdę to w sumie to myślałem w taki sposób, że jeśli będzie sam General Store na półce wyglądał, to będzie tak trochę odklejony od innych modeli i pomyślałem, że to może lekko nie grać z moją kolekcją, no ale jeśli już będą dwa takie modele, to wydaje mi się, że raczej na pewno pokuszę się i o ten model i otworzę oba, żeby to fajnie współgrało. No i mamy też piątą serię, czyli tą, którą dostaliśmy wczoraj. I słuchajcie, taka ciekawostka. Z 5 zestawów, które wyszły, na 3, słuchajcie, oddałem głos. A jak ja oddaję głos na jakiś zestaw, to znaczy, że bardzo bym go chciał kupić, kiedyby on rzeczywiście znalazł się w tej edycji. Więc mam no nie dosyć, dosyć problem niestety z tą edycją, ponieważ na ten tutaj właśnie wioskę małych ludzi głosowałem, ponieważ tak jak mówiłem, kupiłem sobie muchomora wcześniej, także to by świetnie też się uzupełniało. Tutaj zagłosowałem też na ten właśnie wóz z popcornem, ponieważ też on by genialnie współpracował z oczywiście, słuchajcie, z Wesołym Miasteczkiem, szukałem tego słowa. Jest to projekt też Polaka, słuchajcie, to jest też taka ciekawostka. I tutaj drugi projekt Polaka, który też oddałem na niego głos. Bardzo mi się podoba ten dwór nawiedzony i no nie wiem, czy kupię wszystkie trzy, to bym normalnie musiał naprawdę sporo pieniędzy na to przeznaczyć, także będę miał nie lata za gwostkę już 3 czerwca 2025, czyli no niespełna rok już. No ale tak, może od początku. Miło zaskoczył mnie, słuchajcie, ten projekt, ponieważ nie wiem czemu, ale nie widziałem go wcześniej. W sensie jakoś nie zwróciłem na niego uwagi, a jest bardzo ładny, chociaż tak jak mówię, jest on bardzo ładny, ale nie wiem, czy aż tak bardzo niezbędny w mojej kolekcji, w taki sposób powiem. No w sumie bardziej bym powiedział nawet, byłby on przydatny niż ten nawiedzony dwór, ale nie wiem dlaczego ten nawiedzony dwór to jest coś takiego, czego w Lego często nie dostajemy, a klimaty pirackie coraz częściej się już nam tutaj pojawiają. Na pewno by to świetnie współgrało z Barakudą, słuchajcie, bo to samo podłoże wodne, ten sam styl, palenki, wszystko tu naprawdę bardzo ładnie gra i bardzo podobają mi się też te dachy z round bricków. To jest coś genialnego i to naprawdę bardzo mi się podoba. Ten szczerze budynek w Sand Blue jest bardzo ładny, ponieważ no, te cegły występowały z tego co wiem chyba na razie tylko i wyłącznie w zamku Disneya. Mamy też dwie mewy, także też spoko, ponieważ te zwierzaki zawsze są, mi się wydaje, pożądane. Tutaj od środka nie jest to zabudowane od tyłu, tak jak widać, także to lekki taki minus, chociaż w sumie od przodu będzie się to prezentowało bardzo dobrze, więc wydaje mi się, że to taki mikroskopijny minus. No nie ukrywam, że ten zestaw równie dobrze mnie zachęca do zakupu, ale mówię, jest to zestaw, który ma 4000 klocków, tak?
Więc no nie wiem, ile on będzie kosztował. Wydaje mi się, że powyżej 1000 to jest must have tak naprawdę na ten zestaw, ponieważ zobaczmy sobie nawet inne za chwilę zestawy, jak były wyceniane, jakieś przykładowe zobaczymy, to zobaczymy, jak to się mniej więcej ustatkuje. No naprawdę bardzo mi się to podoba, jest to taka wioska piracka, trochę nie wiem czemu, ale czuję taki vibe Piratów z Karaibów, także naprawdę no jak patrzę na ten zestaw, to serduszko się raduje, powiem tylko tyle. Ale nie wiem, czy cztery zestawy no, z edycji, to powiem wam szczerze, że raczej się nie skuszę. Ale bardzo mi się ten zestaw podoba. Dobra, sprawdźmy sobie jakiś przykładowy zestaw, jak był wyceniony. Na przykład ten dworzec, słuchajcie, 1150 zł, 3000 klocków, no właśnie. A jeszcze sprawdzimy sobie ten zestaw z pierwszej edycji, też Polaka właśnie. To jest ten sam projekt, co tego dworu nawiedzonego. To jest ta sama osoba to projektowała. 4000 klocków. O, idealny przykład. Jest to tego typu model. No i on był wyceniony, słuchajcie, na chyba... Kurczę, teraz tutaj nie ma sceny, ale pamiętam, że było to w granicach 1600 zł, także no pokaźna sumka, także jakby tyle kosztował ten zestaw, to na pewno bym go nie kupił za taką cenę, ponieważ no na tyle, aż mi się on nie przyda. Druga rzecz, czyli już 2500 klocków, tu wydaje mi się, że możemy liczyć nawet na cenę poniżej 1000 zł, także to jest akurat w miarę... Bym powiedział akceptowalne. Mamy rozszerzenie tej właśnie serii mushroomów, tak zwanych, czyli grzybków. No i słuchajcie, fajny jest ten wiatrak, w takiej formie kwiata oczywiście. I mamy też biedronkę, tutaj mamy jakąś szyszkę. Ogólnie bardzo mi się podoba skomponowanie tych kolorów zieleni. Nie jest to wszystko w jednym kolorze zieleni, tylko w kilku. I naprawdę ta biedronka robi robotę. Naprawdę mamy też marchewkę. Tutaj ta pajęczyna też zwróciła moją uwagę, takiej chyba nie posiadałem wcześniej. Od tyłu też wszystko jest pootwierane, ale nie uważam tego za jakiś wielki minus. Mamy też tam właśnie mechanizm kręcenia tym pewnie całym kwiatem dookoła, jako taki właśnie wiatrak. No nie wiem, czy warto było wchodzić w tą serię grzybków, bo teraz kupiłem tamten i w sumie równie dobrze mógłbym go sprzedać. I zaprzestać jakby kupowania tego zestawu, no ale słuchajcie, mega to kusi. Tak mi się wydaje, że to by wyglądało naprawdę świetnie obok siebie, ale w sumie po co mi ta seria? Jak to ani do miasta, ani nigdzie, tylko pod ekspozycję? No sam nie wiem, ale słuchajcie, po prostu czuję się zachęcony przez tamten zestaw, jak i ten, żeby to po prostu postawić obok siebie na półce. Sam nie wiem. Napiszcie mi, co o tym sądzicie w sumie. Mamy trzeci zestaw, który jest dla mnie tak naprawdę obojętny. Jest to bardzo ładny domek, ale jest to po prostu domek. Jakby nie za bardzo widzę w tym zestawie coś takiego, co nie było wcześniej na przykład nam dane. Jest to oczywiście sklep z antykami, więc jest to jakiś tam jednak nowy model. Nie było czegoś takiego wcześniej oczywiście w zestawach. No ale jakoś tak nie czuję się zachęcony, żeby go kupić. Jest to po prostu bardzo ładnie wykonany domek. Ale nic poza tym. Nie wiem, co o tym sądzicie. Ładne to są te nawet markizy. To akurat jest bardzo ładne, mi się podoba. Szachy mamy. Mamy kilka jakichś takich właśnie hełmów, czy coś, ten desen nakryć głowy. Jakąś tutaj porcelanę starodawną. Ale to tak naprawdę tyle w sumie. No, też jakiś tutaj właśnie gramofon, czy coś, ten desen do odtwarzania. No, fajnie byłoby, jakby chociażby taki obraz dali z tym Spacemanem. No, ale mówię, jest tutaj bardziej... Pobudowanych tych modeli sporo, ale nic jakiegoś takiego szczególnego nie ma. Mówię, domek podoba mi się wizualnie, jest to naprawdę dobrze zbudowana konstrukcja, ale nie wprowadza raczej on nic nowego tutaj w świat tych klocków, tak mi się przynajmniej wydaje. No ten dwór naprawdę zasługuje na uwagę, tylko że też cena będzie na pewno sroga, więc będę musiał przemyśleć ten zakup, ponieważ no. Podoba mi się on bardzo mocno, głosowałem na niego, ale w sumie jak tak pomyślę teraz, że on będzie tak samo wyceniony jak ten zamek, prawdopodobnie z pierwszej edycji, to lekko już zaczynam się nad tym zastanawiać. No naprawdę, naprawdę ładne są te zdobienia okienne, też tutaj taki właśnie wykurz, ta wieżyczka, wszystko tutaj naprawdę bardzo ładnie gra, tak jest to zbudowane w sposób nieregularny, nie jest to taka kanciata bryła, tylko tutaj coś wystaje, jakaś wieżyczka. Tutaj są, słuchajcie, schody zakręcone. Naprawdę wygląda to po prostu bajecznie i niesamowicie. Zobaczcie, tutaj jest jakiś balkonik, tutaj kolejny właśnie taki wykurz, coś ten deseń.
takie przybudówki właśnie do budynku. Bardzo ładnie to ogólnie się prezentuje razem. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego zestawu. Tylko tak jak mówię, może tutaj cena zaskoczyć niemiło. No i mamy też tutaj grobowiec chociażby z wampirem. Całość się ogólnie otwiera na zawiasach, także jest to zabudowane z każdej ze stron. Także dbałość o detale tego modelu jest na najwyższym poziomie. A możemy sobie też zajrzeć do środka mimo wszystko. Także to jest coś niesamowitego według mnie. Tu jest też jakaś korbka, ale szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia, co ona by mogła robić. No, naprawdę, zestaw jest świetny. Bardzo dużo figurek, bardzo dużo elementów. Także wydaje mi się, że to będzie na pewno drogi, ale też bardzo dopracowany model. No i mamy, słuchajcie, budkę z popcornem, a raczej taki wóz. I to kupię na 100%, ponieważ to będzie na pewno bardzo tanie. Tak jak pewnie ten snackshack, czyli około 200 zł, wydaje mi się. I będzie to się idealnie wpasowywać w dioramę właśnie Wesołego Miasteczka w moim Lego mieście. Mamy też lekko terenu, te klocki na pewno też się przydadzą, no ale nie pod makietę, tylko bardziej pod swoje budowle. No ale sam wóz jest naprawdę świetnie wykonany, też taki tile z prawdopodobnie naklejką będzie. No ale to jest właśnie zawsze na plus, że dostajemy jakieś unikatowe chociażby naklejki w tym Brickling Designer Program, których w zestawach nie było. Także to jest akurat bardzo fajna rzecz, że można takie coś robić i że nie jesteśmy jakby uwiązani jako projektanci tych zestawów, że muszą być to klocki, które już w Lego wyszły, tylko mogą być to po prostu naklejki tak naprawdę customowe, które mogą się w zestawie samym pojawić, jak chociażby logotyp General Store. Także tutaj wydaje mi się, że to jest akurat na pewno przeze mnie będzie kupione, a nad tymi zestawami się będę bardzo mocno zastanawiał. Prędzej wydaje mi się, że kupię po prostu to i to z tej edycji, a nad tym będę się bardzo to mocno zastanawiał, ponieważ no, zestaw jest bardzo, ale to bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Tylko tak jak już mówiłem, raczej cena zaskoczy w sposób negatywny. Także napiszcie, co sądzicie o tej edycji i co macie z poprzednich edycji. Teraz w ogóle też trwa nabór do szóstej edycji. Jeszcze miesiąc jest składania projektów. Nie ukrywam, że czuję się lekko zachęcony, żeby coś swojego stworzyć. Na pewno nie na tą najnowszą edycję, ale ogólnie do Bricklinka, ponieważ naprawdę fajnie było w czymś takim wziąć udział, ale to raczej bym zrobił coś na wzór takiej budki z popcornem, żeby to był jako najmniejszy zestaw z serii, niż coś takiego naprawdę dużego, ponieważ brak mi na to, wydaje mi się, czasu. Także napiszcie mi, co sądzicie o tej edycji i czy zamierzacie na przykład brać udział w szóstej, albo co macie z poprzednich edycji. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!